czy te granice są trochę moim zdaniem sztuczne ze względu na to, że na przykład młodzi ludzie już bardzo wcześnie zaczynają choćby na przykład działalność gospodarczą i my uważamy, że w tej działalności gospodarczej trzeba im pomóc poprzez na przykład zniesienie ZUS-u, obniżenie dobrowolny ZUS, to jest idealny moment na to, by młodzi ludzie rozpoczynając działalność gospodarczą nie płacili tego ZUS-u, a płacić będą wtedy, kiedy swoją po prostu firmę już rozwiną. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że przecież w tym wieku to najwięcej ludzi się albo kształci, albo też po prostu już zaczyna studiuje. Więc myślę, że tutaj dobrym rozwiązaniem byłby program stypendialny i różnego rodzaju oferty dla młodych ludzi, na przykład wyjeżdżających za granicę Erasmus Plus, tego typu po prostu projekty. Generalnie ja jestem zwolennikiem dużej podmiotowości studentów, czy też uczniów, dlatego też, jeżeli to jest wizerunek taki, który nie kłóci się z ogólnie przyjętymi normami, powiedzmy, jakiegoś takiego designu kulturowego, kulturalnego, nie ma charakteru, powiedzmy, czegoś takiego odrażającego, bądź wręcz może fetyszującego, to ja jestem, mnie to nie przeszkadza.